Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, na początku taki wątek osobisty. Niewiele ponad 5 lat temu w Pańskim gabinecie przy bardzo smacznej kawie, którą mnie Pan poczęstował, wtedy jako szef delegatury Pan w Rzeszowie, przekonywał mnie Pan o tym, że wielkim błędem jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości wtedy u władzy odnosząca się do likwidacji delegatów. Był Pan bardzo przekonywujący. Przekonał mnie Pan. Natomiast dzisiaj swoim wystąpieniem i nie tylko dlatego, że nie poczęstował mnie Pan dzisiaj dobrą kawą, nie przekonał mnie Pan. Niestety, mam szereg wątpliwości, szereg uwag i podzielam tutaj w większości wystąpienia moich przedmówców. Natomiast czy to jest, Panie Ministrze, sposób na szukanie oszczędności, tak jak inne pomysły rządu, likwidacja sądów rejonowych, prokuratur, ostatnio stacji sanepidowskich, schronisko dla nieletnich z naszego Łańcuta, Panie Ministrze, niektóre urzędy celne, rejony energetyczne Polskiej Grupy Energetycznej, posterunki energetyczne, likwidacja. Czy nie lepiej szukać gdzie indziej dużych pieniędzy, dużych oszczędności? Panie Ministrze, mam odpowiedź na moje pytanie ze strony ministra finansów. Ile wypłacono nagród w 2010 roku w poszczególnych ministerstwach? I wcale w tej kwocie, którą za chwilę podam, nie ma 13. Wypłacono nagród w 2010 roku na kwotę 1 mld zł. W roku 2011 dla pracowników wszystkich resortów wypłacono porównywalną kwotę. Gabinety polityczne, czy nie należy w tym kierunku zmierzać, ażeby szukać naprawdę dużych oszczędności, a nie wdawać się w wątpliwą, naprawdę wątpliwą procedurę likwidacji chociażby tych delegatów? Dziękuję bardzo.